Witam ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy widzieliście, że Asimiarowie są zazwyczaj wysocy, atrakcyjni i dobrze wyglądający? No cóż, teraz już wiecie. Skoro już wiecie, to możemy ruszać do tej świątyni Yuan-Ti. Czy to jest świątynia jakiegoś określonego boga, ale ja jak zwykle jego nazwy nie pamiętam. A, ciekawe, co my tu mieliśmy do roboty. Załatwione. Zapewne mądrze by byłoby wyszukiwać pułapki. Zrozumiałem. Już takie miejsce na pewno się o nich roi. Ta, zdecydowanie te dziury po bokach ścianie nie są częścią żadnej pułapki. O nie. A może jednak nie? Czego? Zrobione. To coś jest. Halo? Halo? Nie. Ruchy dłoni można nieco zmienić. Bla 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 bla. O, Yuan-Ti. Łucznik. Naturalnie. On ma dzisiaj pecha. Podejdź tu! Łuki będą miały co jeść. Tyle mogę o nim dzisiaj powiedzieć. Świetnie. 38 obraźni od łucznika. Kto powiedział, że musisz mieć napakowane bicepsy, aby zadawać duże obrażenia? Z pewnością nie ja. Już chyba mniej więcej pamiętam tą strefę. Masakra Yuan-Ti. Jeszcze? Co to może być? Może kto? Dobra, nieważne. Pozycje obronne. Jestem. Jak się zrozumiałem. Dobrze. Co mam zrobić? Sporo ich tu. Śnowicjusz, czystej krwi wojownik. Ten jest mój. Możesz na mnie liczyć. Sobie postrzelasz? To łatwe. Najlepszy. Śpiewasz, dobra. A ty masz jakieś pioruny pewnie. Wow, nieźle się dzieci naszego. Błyskawice dla każdego rozdaję, haha. Łapcie. Co mogę dla... Łapcie błyskawice, łapcie. Wystarczy dla każdego. Ach, niestety nie wystarczy dla każdego. Szkoda. Podejdź tu. Zapraszamy za tydzień na kolejną przecenę błyskawic. Słucham. Dla ciebie to już koniec. Trzeba coś zrobić. Nie dziwię się, że wybierasz właśnie mnie. Zamieniam się w słuch. A, zobaczmy, co my tu mamy. Tak. Już się robi. O, czy to jest... To jest... Martwy kot. Jak mogli. Dranie. No weźmiemy sobie go do kolekcji. Już mamy dwa martwe koty. Hihi. No to się nie zmieści. Dobra. Czego? Czy ci panowie mieli coś ciekawego? Nie. Same graty. Jakaś czaszka. Błe. Po co miałbym zbierać czaszki? Nie wiem. No, ale mieli złoto. Złoto jest fajne. Coś tu jest? Poza Yuan-Ti? Chyba nie. Ojejku. Nie narzekaj. To od kota. Dobra. Od dzisiaj krasnolud staje się powiernikiem martwych kotów. No chodź tu, nie rozdzielamy się. To jest jakaś dźwignia w podłodze. Znając życie do czegoś służy. Wróg w pobliżu. Yuan-Ti. A, wyczuwam Yuan-Ti. Jaki ja jestem spostrzegawczy. Tyle roboty.
A tak mało czasu. Jestem. Jakieś rozkazy? Bić go tam. A więc potrzebujesz prawdziwego mistrza? Nie uciekaj, proszę pana. Mamy GPS-a, wiemy, gdzie pan jesteś. Ucieczka jest bezcelowa. Wow. Coś to może być. A, pamiętam to. Jakiś rytuał się zakończył? Ha. Wow, łapki. Twoje życzenia? Byłbyś tak łaskawy i rozbroił tą pułapkę? O tak, dzięki wielkie. Zamieniam się, załatwione. Wyczuwa mi UNT. Są gdzieś tu blisko, wiem to. To na pewno w dużych ilościach. Czyli w takich ilościach, jakie lubimy. A tu jest jakiś UNT. Ojku, jedność obronna rzucana na samego siebie. Forever alone. Tak, już się robi. 87 obrażeń. Chyba muszę zacząć spisywać większą ilość obrażeń zadanych jednym ciosem. O, więcej przeciwników. Sobójca żmiłowych kłów. Któż to jest? A ty, żeś skąd się tu wziął? Czego? Nie wiem. Wiem za to, że... Wow, coraz więcej ich tu przychodzi. W twej krwi wypiorę. Ty cofnij się. To wszystko? Czekam na rozkaz. Naprzód. Coraz więcej ich tu się schodzi. Ciekawe, skąd to oni się tu wzięli. Chyba. Co trzeba zrobić? Strzelać do nich. Zrobić. Co trzeba zrobić? Przygotuj się na piekło drani. Co? Zrobione. Pięknie, pięknie. Niezbyt dobry pomysł używać łuku w walce wręcz. Tak tylko mówię. Gotów. Tutaj mi śmierdzi jakąś kolejną brzydką pułapką. A, czas w tętnicę, haha. Chyba. Pułapki? Pułapki? Jestem. Brak pułapek. A jednak są pułapki. No, czegóż chcesz teraz ode mnie? Zobaczę. Wiedziałem. Myślę, że mogę wykonać twoją brudną robotę. Z okazji przydałoby się odnowić niewidzialność na łotrzyku. Nie lubię, jak łotrzyk jest widzialny. Zwyczaj widzialny łotrzyk to martwy łotrzyk. Jeżeli widzisz gdzieś martwego łotrzyka, to najprawdopodobniej dlatego, że był za bardzo widzialny. Aha, słyszę jakieś czary. UNT. Brać go. Gotowości? Możesz to łatwe. Dobra, nie mam ludzi na razie strzałów. Potrzebujesz strzał. Mało czas. Tylko jeden mały UNT. No może nie za mały. UNT są duże. Ale nadal tylko UNT. Czego? W porządku. Czyli jeden UNT. Gotów. O, coś tutaj mamy. Gotów. Chyba. Czysto? Zrozumiałem. Wyładowanie łańcuchowe, akurat wtedy, kiedy je kupiłem od kupca. Jakiś pierścień niezidentyfikowany, zapomniałem go zidentyfikować. Zaraz się nim zajmiemy. Mały porządeczek. O, tak. Gotowe. I odporność na kwas. I eliksir szczęścia. Zrobi się. Zrobi się, jasne. Często zapisuję, ale nie pamiętam dokładnie, co to się w tej świątyni robiło, oraz gdzie znajdują się przeciwnicy. Aha,
O wilku mowa. Nie mam sobie równych. To więcej Yuan-ti. Dobra, wiecie co? Przyjąć pozycje obronne. No, to łatwe. Umie, dobrze. Co mogę w każdej chwili? Gotów. Oczywiście. Dobra. Jest jacyś lepsi Yuan-ti, gwardziści. Aha. Tak? Spróbujmy coś na to zaradzić, na tych łuczników. Trzeba coś zrobić. Proste. Może tego łucznika uda się szybko załatwić? Nie. Mag zablokował łuczyka. Kościany golem zajmie się tamtym łucznikiem. W tym czasie zapomniałem, że nasz łuczyk posiada nowy atut zatrucie broni. Się może przydać. Wow. Krasnolud dostaje niezłe bęcki. Poradzi sobie. W przeciwieństwie do łuczyka. Ci Yuan-ti są naprawdę twardzi. Słucham, już się robi. Czym mogę służyć? Już się robi. W kozi róg zapędza. 93! Żartuj, żarty sobie jakieś robicie. Prawdę nie wiem, jak nasz krasnolud może takie obrażenia. To jest naprawdę zabójcze. Zamieniam się. Dobra, mamy tutaj jakiś piedestal czy coś takiego. Myślę, że mogę wykonać. Najpierw zbadamy, czy nie ma tu żadnych pułapek. Chyba nie. Albo i są. Nie udało się. Nie udało się. A ja chcę, żeby się udało. Czy możesz szczęście ci pomóc? Prawdziwego możesz na mnie liczyć. Chyba. Nie udało. Nie udało. Może w końcu kiedyś się uda? A może nie. Dobra, zobaczmy co to za pułapka. Wysuszone serce. Po co chciałbym brać wysuszone serce? Nie wiem. Au. To musiałoby boleć. A to co robi? To samo. Tak, zrozumiałem. O, kolejny Yuan-ti, uczeń. Wow. Cofnąć się, cofnąć się. Czego? Załatwimy. Wiecie co? Sądzę, że tamtym ludziom spodoba się jakiś fireball w twarz. Tak prosto. To wszystko, na co cię stać? Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Pancerz eteralny. Nieźle się bronią. Gotowości. A, wstrzymali nam sporo ludzi. Zaraz musimy coś na to poradzić. Mam chyba swobodę ruchów. Zdjęcie paraliżu. O tak. O tak, tak już lepiej. Już się robi. Gotowy. To wszystko? Tyle roboty. A w porządku. Słucham? Odejściu. Okej, musiałem coś zrobić na chwilę, więc jestem z powrotem. Nie mam sobie równych. Wow, wow. To się nazywa niezłe nawalanie. Co to, chaos jakiś? Coś? Trzeba coś zrobić jak należy. Cień? Nie chcę cienia. Co to ma być? Co my tu jeszcze możemy zrobić?
żeby rzucić kolejne kamienie grupowe. Potrzebujesz zrobić się gatunek. Jak jest w porządku? Wow. Bardzo dużo czarów. Tak? No to wszystko. Na co cię stać? To wszystko. Na co cię stać? Pytanie, jak tamtych załatwić? Gotowe. Czy może mała groza by mi coś zrobiła? Gotów. Naprzód. Wow. Jakieś spowolnienie. Zabier dobrze. Wow. Pozdrów się pana, nie zanim nam padniesz. W czym mogę? Wszyscy skupili się na Paladynie, więc myślę, że większa tarcza Latandera powinna mu trochę pomóc. To wszystko, na co cię stać zrobić? No, dalej! Bardzo pomniał o śpiewaniu. A więc potrzebujesz oczywiście. No, a czego chcesz teraz ode mnie? Idź tam, może coś się uda zrobić. Moje wyczulone to nie będzie. Wow. Co tu się dzieje? Nie co wiem. Trzeba zrobić? Zabójcy jacyś. Rozumiem. Tu nas zachodzą. Gdzie co może rozproszenie magii? Podziałałoby na tych klosze jakieś. Nie, ty tam jeszcze nie podchodź. No, łatwizna, kublizna. To wszystko, na co cię stać? To wszystko, na co cię stać? No, tak już lepiej. Gotowości? Teraz mamy, o, wyładowanie łańcuchowe. To brzmi fajnie. Czym mogę służyć? Już nie żyjesz. Jestem na to. Już się robi. Co? Odejdź tu. To nie będzie. Prawda, co to za chmura jakaś, nie wiem. Myślę, że mogę wykonać tak to jest, jak pozostawisz paru magów, kapłanów, żeby nam rzucali na ciebie czarów. Tak. Naprzód. Przydałoby się uzdrowić. Potrzebujesz mnie w każdej chwili. Co tu jeszcze mamy? To wszystko, na co cię stać? To. To zadanie godne mojego. Gotowe! Nie zawiodę! Nie zwykłe! Dobra, trochę uzdrowiony. Co mam zrobić? Zabieram, zrozumiałem. Daj mi się nad tymi. To może kapłan zdejmie cienie. Nie. Przy okazji coś próbuje nas atakować od tyłu. Ale chyba znam na to rozwiązanie. Posiłki przybyły. To zadanie godne mojej. Dobra, sytuacja jakoś jest już opanowana. Milczące ostrze, nie najlepiej. A, jednym czarem kapłan załatwił prawie wszystkich. Co mogę dla ciebie zrobić? Tam jeszcze nie parę kul. Na pewno im pomoże. Możesz na mnie liczyć. Gotów, załatwione. Tyle. Trzymaj się cieni, przyjacielu, a zwycięstwo w bitwie zapewnione. Nie, to tak mnie przycięło. Chyba będę musiał ponownie uruchomić grę po tej walce. Trzymaj się cieni, przyjacielu, a te nie będzie z tym problem. Wszyscy. Jakieś rozkazy? Atakować ich. Najlepszy? Gotów, dobrze. Bo powie, to trzeba coś świetnie. No, da proste. Kolejny przyszedł mag. Tym razem się nie dam tak załatwić. Nie dziwię się, że wybierasz właśnie. No, proste. Krasnoludzie, ruszaj na tego. To wszystko? Tą mędę. Tak, zrozumiałem.
Dobrze. Wszyscy bić go szybciej, o tak. I tego też. Aha, to była naprawdę spora grupa. Przyda nam się mały odpoczynek po tej walce. Trzymaj się cieni, przyjacielu. Małe zbieranie gratów. Myśl proste. Ku zwycięstwu. Więcej już jakaś aszka. Coś musi być specjalne. Słucham? Co trzeba? Rozumiem. Na osoby specjalne troski może znajdziemy parę czarów. Niedługo kruki będą miały co jeść. Wow. Ona naprawdę boli. Kapłan, kapłan, kapłan. Co my tu możemy rzucić? Łotrzyk, łotrzyk, gdzie jest łotrzyk? Możesz na mnie liczyć. To łatwe. Dawaj się. Zostało mi już dużo sił. Nie zostało. Słucham. Tak. Że jakaś tarcza Latandera też się znajdzie. Potrzebujesz mnie? Facetka zadaje naprawdę niezłe obrażenie. Nie mam sobie oczywiście. Leczenie krytycznych ran. Gotowe. Najlepszy. Dobra. Bart nie podejdzie. Zamień już się robi. Tak. Co mamy dobrze? Tyle roboty. Bić wszyscy. Mana. Chyba się nie dobrze. A my dzisiaj nie lubimy mana. Trzeba coś zrobić jak na trudno. Chyba było wszystko. Póki co. Dobra. Czego? Złamałem się siłą Yuan Ti i ocaliliśmy Kuldahar. Świetnie. Szkoda, że to tak musiało boleć. Dobra. W następnym odcinku zapewne zmierzymy się ze strażnikiem. Albo nie, jeszcze nie. Musimy przeczyścić całą świątynię do końca. A potem zapewne zmierzymy się ze strażnikiem. Kto to jest? Zobaczycie już niedługo. Dziękuję za uwagę i na razie.